ukraińskie słowo. Serdeczną ta zaproszuję słuchaty peredaczu ukraińskoju mowoju Ukraińskie Słowo. W mikrofonie Anna Pawian. Nasza programa realizuje się za wtyki dotacji ministra wnętrznych spraw ta administracji w ramkach projektu Sojuszu Ukraińców Pidlasza. Сьогодні у програмі подамося до села Пухły, де товариство Спадщина Підлаша провело майстер-класи випікання традиційного хліба. Учасники мали змогу також навчитися випікання буслових лап та інших булочок. Оставайтесь з нами! Серпня в селі Пухи відбулися кулінарні майстер-класи «Хліб та обрядове тісто». Організатором проєкту було товариство «Спадщина Підлаша». Учасники майстер-класів мали змогу побачити, як проходить процес випікання хліба в традиційній хлібній духовці.
Można było також пізнати рецептури на інші обрядові булочки, як буслові лапи. В програмі зустрінемося з доктором Мирославом Степанюком, головою товариства «Спадщина Підлаша» та В'єславою Кондратюк з села Чеушки, ведучою майстер-класу. My realizujemy taki projekt w ramach programu LIDER, to jest program rozwoju obszarów wiejskich, który ma jakby podnieść taką wiedzę na temat remesła, które u nas występuje, tego tradycyjnego. I akurat przychodni robimy takie warsztaty, majsterklasy, pecienia, skażem, nie tylko chleba, ale różnych obradowych takich wypieków. To znaczy buloczki, tam busłowe łapy, to prawda, trochę one nie na czasie, ale chodzi o to, jako poznacie też technologię ciału od początku, nie tylko samego wyrobu tego tiesta, ale też jak peczeć się, jak rozpalić się w peczy takiej tradycyjnej peczy chlebnej. Bo akurat odbyli się u nas ranej takie warsztaty pecznikowe, gdzie budowali tu piecz. No teraz testujemy. Перепалюємо, міряємо швидко по колеї, якщо кілька часу якби йде, і після печемо. Ну, вже є по перших, скажімо, пробах, і щось там нам вже вдалося, так що робимо колейні якісь такі випіки. Шукаємо, щоб то були наші тут, скажімо, локальні, так, місні. Спеціалісти, ні, ну, бо то можна сказати, що колись кожен або кожна баба пекла хліб, так, ну, а dziś już tego nie ma, tak? Ale akurat Steuszok, u nas tutaj Wiesia Kontraciuk, ona zajmuje się trochę tym peczeniem chleba, może nie zawodowo, ale hobbystycznie dużo pecze dla swoich znajomych i ma je taką, skażem, wiedzę, którą może przekazać, ona to potrafi zrobić, także wede warsztat. Zainteresowanie jest wielkie, bo praktycznie po ogłoszeniu to tam że zapisy włączaliś, skażemy, nie tylko, że tam parę dni, ale parę godzin często, tak że to jest wielkie zainteresowanie i ja myślę, że to, no to dobre, no bo ludzie jakby woroczą się trochę do swoich korzeni. A z kolei, no my głównie jakby te warsztaty robimy dla obszaru LGD, tutaj Puszcza Białowieśka, także i one mają jakby pierwszeństwo w tych warsztatach, no ale jak nie nabierałem z tego obszaru gmin, które obejmuje LGD Puszcza Białowieśka, no to wtedy oczywiście też jest z obszaru szerszego, skażę. Poza tym, że to jest takie jakby kulinarne, to ja to mają jeszcze związane z wyryskami, tymi ozdobami na domy nasze, tak, to będzie też. Tu nawet dwa takich warsztaty. Mają związane z takimi piernikowymi ozdobami, czyli jak peczeć się, te wsiaki praniki takie. I posła zdobim ich różnymi naszymi tymi ornamentami, wzorami, które występują na tkaninach, występują na domach. Praktycznie jeszcze byli, że nawet przewidziane kilka byli z wyszywania, z takich różnych tam też motywy. I wykorzystanie tych motywów do jakichś nowych, skażem, zastosowań, tak? Czy praktycznie jak można te wzory z ruczników, z naszych tam przenieść z płachtów na coś innego, co będzie dzisiaj przydatne, no na przykład torba jakaś, albo no też może być i soroczka, tak? Ale to jak to, że tam sobie chodziło, to wyszywali. Inny program jest, to znaczy Polska, Białoruś, Ukraina i w ramach tego programu my realizujemy też taki projekt, w którym jakby to, że pokazujemy wykorzystanie naszych, skażem, tych takich tradycji w rozwitkowi turyzmu. Tak, to jakby robimy to, żeby wzmocnić to nasz potencjał turystyczny. Także tutaj akurat będą takie jeszcze i warsztaty, też będą kulinarne, ale będzie też taki mini festiwal kulinarny, także 4 września zaproszuję tutaj w niedzielę. Będą, skażem, nasze różne takie producenty tych lokalnych jakichś tam wyrobów, będą
pokazywać. No i budem też, budem mieli warsztaty. Po tych warsztatach budem można skosztować i spróbować i tych różnych dań, które wyjdą nam z peczy. Chodzi to tu i piecz. Piecz chlebna, ona jakby tutaj jest podstawą. No jakby teper nikt już tego nie wykorzystuje. Żadna restauracja nie serwuje takich potraw, które je prosto z chlebnej peczy. No jest to skomplikowana technologia i nie da się tak je w takim ciągłym czasie robić. Tak? Także no jest to na pewno taki przykład. Buduję to i doświad i zobaczę, może coś tam na budyczyniu wyjdę. Cię nie wertaje. My zustrinemo z tobą biało do raju i poprosim jego szczyro, chaj win nam zahraje. Oj, od wody raj, raj, dla nas raj, na nią przyjrzał i ty bez upiniaj. Красну пісню на всі голоси, що хочеш отари попроси, струнина я тобі кожна весна, тільки здоров'я осіння ста, і ми заграємо струнах твої, герози любить вони радісний світ. Є вода іскриста, я зроблю тобі з тих крапель золоте намисто. Краще я зберу черева, з них зроблю цимбали, щоб тобі дівчино мила. На всі голоси, що хочеш отари попроси, струнина я тобі кожна весна, тільки здоров'я осіння ста, і ми заграємо струнах твої, герози любить вони радісний світ. Pečuję już około 30 lat. Kiedyś mama pekli moje rodzone. Później ja wyszła za mąż, to teściowa pekla. I tak od ich nauczyła się. I co sama jeszcze dodam i peku. Nigdy nie думала, że ja będę pekla tak chleb. Kiedyś teściowa moja kazała, że Wieśka uczy się peczy chleb. A ja każu, po co? Ja wyjdę, każu, kuplu za 10 zł na cały tydzień. Ale spróbowała, 3 razy mnie nie wdał się, bo i za kalcą był i kiepsko piecz napaliła. A teraz dla mnie to wże pestka, peczy chleb. Ja jak pekusz to tydzień, przeważnie, chyba że coś tam wyjdę, czy upał ogromny. I wże znaję, kulko drow trzeba i udajecie mnie teraz chleb. Mają specjalną dzieżkę, oczywiście sklepek dębowych, kotoru wnoszą w dzień przed pieczeniem. Tam mam pozostałości z poprzedniego chleba. Taka forma, no, zacierki. Wsypuję tam tylko mąkę żytnią. Robię taką kruszonkę, no, zacierku. I odstawiam. I jak zawtra mają peczy chleb, dziś wnoszę dzieżku. Zalewam tylko ciepłą wodą. I co jakiś czas, co godziny, co tam 3 godziny, mieszają, żeby ten kwas się robił. I na drugi dzień z rana rozczyniają. Dodaję tylko cukru trochę, bo kwas jest kwaśny i soli.
Czasem dodaję trochę drożdży, żeby to szybciej, bo trzeba było, żeby szybciej podchodził i chłodniej na peczy. Przed peczeniem szczeberu wodoju jego przyklepuję. Bez dodatku peku nie daję rodzynek, bo u mnie nikt nie lubi, bo próbowałam. I rodzynki dawałam do środka, i żurawinę, i pestki, ale zwykły taki. I krótko piokę, godzinę czasu piokę chleb. Chleba nie można perepeczyć, bo perepeczyć to on też nie był smaczny. Później wyjmuję, zmywam troszkę, no bo to wiadomo jak z pieca to może być trochę sadzy, czy jakiegoś tam pyłku. I smaruję olejem przeważnie. Koliś mama czy teściowa to smarowali słoniną, a ja smaruję, żeby on był taki błyszczący. W ogóle żytnia muka. Czasem, jeżeli mnie ostatnio zabrakło dla mnie żytniej, to ja dala trochę pszennej. Ale wże chleb wyszedł bilejszy. Mąkę na razie kupowałam w sklepie chlebowa, ale my mamy gospodarstwo ekologiczne, mamy dużo żyta. Więc mój mużyk weze do Worli, jest tam młyn i na mele mnie na cały rok. Jak weze, to od razu 2-3 metry żyta. Уже в найближчу неділю починається літня школа традицій «Меандри». Майстер-класи будуть проводитися в скансені в Козліках над Нарвою. З черги 4 березня в Пухлах відбудеться фестиваль традиційної кухні. В програмі, між іншими, концерт капелі «Батарея», майстер-класи співу з Вірою Нічепорук та кермаш народного рукоділля. Початок о 12:00. Tymczasem nasza programa nabliżuje się do końca. Ukraińskie Słowo realizowane jest w ramach projektu Związku Ukraińców Podlasia dzięki dotacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ja wże dziękuję za uwagę i zapraszam słuchać czerwowej peredaczy Ukraińskie Słowo. Слухали ви передачу українською мовою «Українське слово».